Mas Liber, Jarosław Murawski, Mirek Kaczmarek opowiedzą, mam nadzieję, o tym, co 18 czerwca o godzinie 19 na naszej dużej scenie będzie można zobaczyć. Najnowsza premiera Być jak doktor Stranger. Proszę bardzo, bez pytań, panowie, czyli inwencja własna. Dramaturg startuje. Tak, pierwszy jest tekst, bo to jest spektakl. Jest to specjalnie zamówiony tekst. Tak, zamówiliśmy ciebie tekst. Zamówiony tekst inspirowany filmem Stanleya Kubricka, Dr. Strangelove, czyli jak przestałem się bać i popychałem bombę. To nie jest jedyna inspiracja, ponieważ też inspirowaliśmy się innymi filmami Kubricka, między innymi Odyseją kosmiczną 2001. Także filmem o Stanleyu Kubricku, Być jak Stanley Kubrick, który to film dał też nam podstawę do naszego tytułu. No jak pewnie Państwo wiecie, jest to opowieść, w skrócie mówiąc, o szaleńcach władzy. O takiej, o indywidualnym szaleństwie, które może prowadzić do katastrofy, może sprowadzić katastrofę na nas wszystkich, ale także myślę o takim zbiorowym szaleństwie, o poparciu dla tego szaleństwa, albo też takim zbiorowym szaleństwie, które może mieć charakter autodestrukcyjny, z którym to szaleństwem mieliśmy wielokrotnie do czynienia w historii, które w jakiś taki upiorny sposób powraca. Chcemy się właśnie temu przyjrzeć, co sprawia, że mimo doświadczeń historii, mimo kolejnych dziesięcioleci, wciąż mamy do czynienia właśnie z nawrotami pewnego sposobu myślenia o świecie, pewnych prostych rozwiązań, mitów, którymi można zarządzać, które pozwalają pewnym politykom, grupom zdobycie władzy i utrzymanie władzy. Nam się wydaje, że przez groteskę można czasami dużo więcej powiedzieć, niż mówiąc to w poważny sposób. No ale mamy właśnie jakieś takie przekonanie, że ta political fiction coraz bardziej zmierza w kierunku reality, jeżeli już mówimy po angielsku. I że chociażby właśnie ewentualne zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich ustawi ten spektakl w zupełnie nowym kontekście. No, też naszym zadaniem i myślę, że takim celem naczelnym jest też to, żeby ten strach, tą bombę atomową trochę zneutralizować w sposób przez terapię, poprzez śmiech. Znaczy to prawdopodobnie będzie jedno z naj, mam taką nadzieję oczywiście, z najzabawniejszych przedstawień, jakie udało nam się w tej grupie zrobić. Bo ciągle próbujemy. Ciągle próbujemy oczywiście, no Państwo zweryfikują, czy nasze poczucie humoru jest poczuciem humoru, które się przeniesie na Państwa. A co zabawnego w scenografii? Wszystko jest zabawne w scenografii. Mamy najcudowniejszą bombę atomową na świecie. Nikt takiej nie ma, nikt takiej jeszcze nie wyprodukował. Ani Stany, ani poza rodzicami. Ani Chiny, ani Korea w ogóle. Przebijamy ich wszystkich. A to jest związane z naszym dość ciężkim dowcipem, więc mam nadzieję, że wszystko się poskłada. Oczywiście scenografia i przestrzeń jest umowna. Nie odtwarzamy sytuacji realistycznych. Jesteśmy gdzieś tam zawieszeni pomiędzy naszą fantastyczną Ziemią a Księżycem. Bardzo Państwu dziękuję za tę część konferencji i zapraszamy na dużą scenę. Za parę lat Pana dzieci i wnuki będą piły kawę w nowym wspaniałym świecie. Pan nie myśli, że mnie te ofiary nie bolą, że mnie to nic nie kosztuje, mnie to dużo kosztuje. Ale najważniejszy jest cel, a ten cel to pokój na ziemi. Pan kółeczka, majorze? Obawiam się, że tak, generale. Powtórz. Obawiam się, że tak, generale. Pokój na ziemi. Pokój na ziemi. Teraz pan rozumie? Generale, obawiam się, że rozumienie nie bierze się z powtarzania. Historia nic pana nie nauczyła. Zresztą nie tylko pan. Co to za strzały? Zdaje się, że rozpoczęli atak. Kto? Nie! Kurde! Kurde, strasznie zabiegła! I'm calling
A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape.